poprzednim materiale poruszaliśmy kwestię zaciśniętej dłoni na kiju w pięść w czasie wymachu ręki od biodra w przód. Rozmawialiśmy o błędach i ich konsekwencjach. Mam nadzieję, że zweryfikowaliście ten element na swoich treningach i jest już wszystko dobrze. Nadal pozostajemy przy ramionach, idziemy jednak lekko wyżej. Ja nazywam się Aleksander Wilanowski i zapraszam Was na materiał poświęcony różnym elementom techniki nordic walkingowej. A dzisiaj krótko i na temat omówimy sobie staw łokciowy. Łokieć w czasie marszu z kijami nie może być ani maksymalnie wyprostowany, ani co częściej się zdarza, zbyt mocno ugięty. Wszak zależy nam na tym, by ramiona pracowały zamaszyście, zarówno w przód i w tył. W momencie wbijania kija w podłoże łokieć zachowaj lekko ugięty. Pozwoli to zamortyzować uderzenia kija o podłoże. Co więcej, łokieć przez całą fazę ruchu tak naprawdę może być lekko ugięty, gdyż przede wszystkim zależy nam na tym, by uruchomić do ruchu tę dużą grupę mięśniową, która składa się z mięśni klatki piersiowej, ramion i mięśni grzbietu. Idealnie będzie, jeśli w końcowej fazie odepchnięcia ramion w tył uda nam się łokieć wyprostować i spiąć maksymalnie mięsień trójgłowy ramienia. Zwróć uwagę na swoich najbliższych treningach na swoje stawy łokciowe. Czy są one zbyt mocno ugięte, a może przechodzisz aż do wyprostu? W razie wątpliwości dajcie znać. A gdybyście mieli w ogóle jakieś pytania albo wątpliwości, na które chcielibyście, abym odpowiedział, również dajcie znać w komentarzach lub po prostu napiszcie do mnie, kontakt znacie. Być może niektóre z tych Waszych komentarzy i najciekawsze pytania uda mi się zamieścić w mojej nowej książce, która już wkrótce, mam nadzieję, ukaże się na rynku. A jeśli jesteście niecierpliwi, zapraszam na warsztaty i szkolenia, które systematycznie odbywają się w całym kraju. Na dzisiaj to tyle, dzięki bardzo i do zobaczenia następnym razem.